Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom nadzieja TV Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego, w kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zboże w podkowie leśnym. Razem ze mną dzisiaj w studium biorą udział Esterka, Stanisław, Julian, a ja mam na imię Władysław. Dlatego, że będziemy studiować Słowo Boże napisane pod natchnieniem i dlatego chcemy prosić Ducha Świętego, abyśmy właściwie rozumieli, a przede wszystkim właściwie przekazali. Módlmy się. Ojcze niebieski, z całego serca dziękujemy Tobie. za to spotkanie przy studium Słowa Twojego Świętego. Jezus dbał o potrzeby ludzi, a my też powinniśmy dbać. Jezus wiedział, jak dbać. daj abyśmy my wiedzieli, jak mamy dbać, o potrzeby ludzi daj nam panie twojej mądrości i twojego prowadzenia żebyśmy poruszyli teraz myśli takie które nam pomogą i innym lepszym pomaganiu innym ludziom w imieniu pana Jezusa amen amen, amen. amen. dzisiaj będziemy studiować piękną lekcję bardzo istotną bardzo ważną a mianowicie Jezus dbał o potrzeby ludzi. Jest to zachęta, a przede wszystkim wspaniały obraz Jezusa Chrystusa, jak On dbał o potrzeby ludzi. Wiersz taki wprowadzający zapisany jest w Ewangelii Mateusza, dziewiątym rozdziale i trzydziestym piątym wierszu. Przeczytajmy go. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski. Nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie. I uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Ten wiersz przepięknie nakreśla nam misję Jezusa Chrystusa jak on wychodził na spotkanie potrzeb. Takie trzy rzeczy tam są wymienione. W tym wierszu. Jakie to są? Że po pierwsze Jezus Chrystus co czynił? Nauczał. Nauczał. Po drugie? Zwiastował Ewangelię o Królestwie. Dobrze. A po trzecie? Uzdrawiał, uzdrawiał. Pomagał, pomagał ludziom. Tak. A więc nakreślone są takie trzy mm, zasady, czy trzy rzeczy, które, które Jezus Chrystus czynił. Nauczał, głosił Ewangelię. I uzdrawiał. Tak gdy patrzymy na całość misji Jezusa Chrystusa opisaną w Ewangeliach, to nawet widzimy, że Jezus Chrystus więcej działał, więcej służył, a nawet mniej nauczał. Zresztą zobaczymy to w lekcji. Oto czytamy, czy dowiadujemy się, że Jezus poszedł w kierunku, Kapernau, no i tam ktoś wyszedł na spotkanie potrzeb. Ale w jakim, w jakim to momencie było, jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa? Czym on był wcześniej zajęty? Co było wstrząsające, zanim ktoś przyszedł i miał prośbę? Wypędzał demony z opętanego człowieka, prawda? Tak. Więc to była dosyć spektakularna sprawa no i bardzo taka no, dla ludzi no, do, do przyszłego życia. Tak. Widzieli opętanego człowieka i nagle zobaczyli go uwolnionego, tak. normalnego. No tak. Więc... To była wstrząsająca, jak czytamy tą historię, no to. Było to rzeczywiście coś szczególnego, najważniejszego. Wszyscy tym byli przejęci, wstrząśnięci. I właśnie w takim momencie, jak wszyscy byli czymś przejęci, wszyscy obserwowali, że coś wielkiego się stało, tak jak Stanisław oczywiście powiedział, to czytamy, ktoś do niego przyszedł i z jaką prośbą. To jest Ewangelii Marka. W piątym rozdziale od 22 po 23 I przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniu Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg i błagał go usilnie, mówiąc: Córeczka moja, kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim, i szedł za nim wielki tłum, i napierali na niego. A niewiasta, która od dwunastu lat miała krwotok, i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło przeciwnie raczej się jej pogorszyło. Gdy usłyszała wieść o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła: Jeśli się dotknę, choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej kwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich. Na to rzekli mu uczniowie jego, widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął, i spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co jej się stało, przystąpiła, uparła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z olegliwości swojej. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: Córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: Nie bój się, tylko wiesz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba i Jana, brata Jakuba. I przyszedł do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących i wielce zawodzących. A wszedłszy rzekł im, Czemu czynicie zgiełk i płaczesie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Ale on, usunąwszy wszystkich, Wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej, Talita Kumi, co znaczy, dziewczynko, mówię ci, wstani. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat, i wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. I przekazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział, i powiedział, aby jej dano jeść. Tak. Jesteśmy wraz z Jezusem Chrystusem i trzy wielkie rzeczy się wydarzyły. O jednym już wspominaliśmy, opętany, którego Jezus uzdrowił, a w międzyczasie, co się stało? Pewna Jezu... osoba przyszła z propozycją do Jezusa Chrystusa. Jezus przeprawił się na drugą stronę jeziora, i kiedy wyszedł, znów tłum go otoczył i właśnie podszedł przełożony z synagogi nazwiskiem Jair z prośbą o to, żeby Chrystus zainterweniował w sprawie jego chorej córki. Tak. A w międzyczasie. Stało się jeszcze coś innego. Julianie, co tam się stało? No, kiedy szedł już do jajra, pewna kobieta, która miała problem zdrowotny, <laughs> uważała, że jeśli dotknie tylko szaty Jezusa, to będzie uzdrowiona. No i Jezus zatrzymał się, chociaż już był w drodze, i uzdrowił tę kobietę. Tak. I to jest właśnie szczególne, że Jezus Chrystus koło żadnego problemu, choroby czy jeszcze jakieś inne nie przeszedł obojętnie. Ale tej, tej kobiecie, co powiedział? Że kiedy ona będzie uzdrowiona? Przede wszystkim, że ma. Wiarę, wiara twoja uzdrowiła Ciebie. Tak jest. Że ma wierzyć i została uzdrowiona, wiara. Także to nie było jakieś magiczne dotknięcie ale ten, to, to dotknięcie było dowodem wiary. A w międzyczasie jeszcze był problem, który już wcześniej do Jezusa Chrystusa był przekazany, że przełożony Bożnicy poprosił go, aby przyszedł, dlaczego? No, bo ta córka była chora, ale w międzyczasie donieśli służby tego przełożonego, że już zmarła i żeby nie fatygował mistrza, bo już nie ma po co. Tak. A on mu znów odpowiedział tymi słowy, yy, że y, tego, że 36 werset jest napisany, tak. ale Jezus usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego z synagogi: Nie bój się, tylko wiesz. Znów jest podkreślone, żeby wiara jego nie upadła, prawda? Tak, tak. Nawet w takim momencie, w którym już doniesiono, że córeczka tego przełożonego bożnicy, że zmarła. Julian. Chcemy podkreślić taką myśl, że Jezus wykorzystywał różne sytuacje, żeby służyć, bo czasami trudno jest tak zaplanować, chociaż i to możemy robić, ale rozglądać się, czy wykorzystywać różne okazje, żeby coś uczynić dla ludzi. Mnie się przypomniała tutaj jedna historia, kiedy w już spaliśmy, była noc, nie wiem, która godzina, koło północy było. Nagle dzwoni telefon. Podchodzę, no mogłem wymyśleć kogoś, że tam dzwoni w nocy, ale wysłuchałem i pewna kobieta mówi: „Pastorze, chcę popełnić samobójstwo. Co pastor mi może jeszcze powiedzieć?” tak. No zacząłem z nią rozmawiać. E, dość długo rozmawialiśmy, a, a była noc. E, dowiedziałem się, jaki jest adres. Później odwiedziłem ją, e, udzielałem jej lekcji biblijnych. Kobieta wykształcona po studiach prawniczych, później jeszcze była w Zboże, także miałem z nią dobry kontakt. Później mhm. zostałem przeniesiony w inne miejsce, ale mogłem jej wiele dobrych rzeczy przekazać kobiecie która była zupełnie załamana i chciała popełnić samobójstwo Tak jest. Czyli jako chrześcijanie naśladowcy Jezusa Chrystusa musimy naśladować Jezusa Chrystusa, wychodzić na spotkanie potrzeb i wtedy były, a nawet możemy dzisiaj powiedzieć, że jeszcze więcej dzisiaj jest problemów, potrzeb i trzeba wychodzić na spotkanie. Jaki efekt tego był? Już podkreślaliśmy, gdy Chrystus przy... poszedł tam do tego domu. Proszę, Stanisław. No, był, jak możemy się domyślać, bardzo pozytywny. Wziął z sobą tylko tych trzech uczniów, jak czytaliśmy w słowie Bożym oraz rodziców. Poszedł do izby, w której tak dziewczynka leżała i dotno wziął ją za rękę i powiedział. Te słowa e... Talita kumi, czyli po prostu dziewczynko mówię ci wstań. No i zobaczyli, że dziewczynka wstała, a jeszcze nie zapomniała jednej rzeczy, żeby nakarmili ją, ponieważ była głodna, prawda? Widzimy, że dbałość Chrystusa o y, sytuację, o stan i nawet taki doczesny człowieka był bardzo duży, prawda? I trzeba brać przykład, żebyśmy my również dzisiaj też patrzyli na ludzi, którzy są w potrzebie. Tak. Takiej niejas bardzo takiej prostej, zwykłej. Mhm. Proszę bardzo, kolejna myśl. Gdy Jezus szedł z Jajrem, aby zrobić Jego córeczkę, ktoś Mu przeszkodził. W dzisiejszych czasach, jak ktoś komuś przeszkadza, ludzie się bardzo denerwują. Ale Pan Jezus nigdy się nie denerwował. Gdy patrzymy na służbę Jezusa, zauważamy, że niektórym potrzebom ludzi wychodził on naprzeciw właśnie w wyniku zakłóceń, na które reagował z uprzejmością i dobrocią. Obyśmy też tak reagowali, bo to jest też sprawdzian naszego chrześcijaństwa, naszego tak, zachowania. Tak, oczywiście. Naszej łączności z Bogiem. Tak, jako naśladowcy Jezusa, Chrystusa, jako chrześcijanie. Oczywiście mamy postępować podobnie. Mhm. Proszę bardzo. Ja bym dodał się, tak, że jeszcze drastyczny taki przykład, kiedy dzieci zaczynają być środkiem przeszkadzającym rodzicom i denerwującym ich, kiedy tego, i jaka reakcja jest, prawda? To jest bardzo przykre, że rodzice powinni w zasadzie wszystko zostawić i, i, i okazać uwagę i zainteresowanie tym dzieciom, a mówią: daj mi spokój, iść. Telewizja opogląda, się to się rozwija. Mm. To jest straszna rzecz. Włączają. Tak jest. Żyjemy w takim czasie, kiedy tyle rzeczy jest ważnych, a nie problemy, które ludzie mają, które ludzie przeżywają. I to czy to w domu, najbliżsi, czy nawet tych, których spotkamy na zewnątrz. I dlatego jest to bardzo ważna lekcja. Ale mamy kolejne, kolejne doświadczenie a mianowicie w Ewangelii Marka w rozdziale 46 i 52. Może tym razem to odczytajmy. Od wiersza 46 po 50. Jaki kolejny problem? Czytam. I przyszli do Jerycha. A gdy wychodził z Jerycha, on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić, Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał. A on tym więcej wołał, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu, Ufaj, wstań, wołać ją. A on rzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus odezwawszy się, rzekł mu, co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy mu, mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus, idź, wiara twoja uzdrowiła cię i wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Tak, kolejne doświadczenie, kolejne spotkanie. W Ewangeliach e, jest mnóstwo tych doświadczeń opisanych czy tych, Rzeczy, które Chrystus czynił, jak wychodził na spotkanie potrzeb, tu mamy kolejną rzecz. A mianowicie, jak czytaliśmy w tekście, co było problemem tego człowieka? No, problemem było to, że był niewidomy. Ale tu jest ważne to, że Jezus stawia mu takie dziwne pytanie: Co chcesz, ażebym cię uczynił? Co chcesz? No. To była jego największa potrzeba chciał żeby widzieć żeby widział ta myśl polega na to znaczy chciałbym rozwinąć tę myśl że warto ludzi zapytać jakie mają potrzeby gdzieś jesteśmy co pani dokucza jak zdrowie może w czymś pomóc możemy sami nie będziemy wiedzieli jeśli nie zapytamy ludzi nie zawsze nam powiedzą, więc taka troska jest właściwa, żebyśmy myśleli o ludziach, jak im się wiedzie, jakie mają problemy i wtedy możemy w jakiś sposób pomóc. Wskazuje to Proszę jednocześnie bardzo. na zainteresowanie tą osobą i jego problemami i jej problemami, bo to jest bardzo ważne, żeby ta osoba widziała w nas kogoś, kto się nią interesuje i chce jej pomóc w tych tak. problemach. A my musimy się interesować tymi ludźmi, wysłuchać, jakie mają problemy, a różne problemy mamy, mają ludzie, i dlatego jest bardzo, bardzo ważne, tak jest. No i czytamy, że ten człowiek, jaki efekt był tego spotkania z Jezusem Chrystusem. Poszedł no, za czytamy. nim, jakby powiedziałem. No, poszedł za nim, tak. Abym przejrzał. Przejrzał. No i Chrystus odpowiedział: Idź, a wiara ciebie uzdrowiła. Pełne przekonanie, tak. Dobrze. Różne potrzeby. Chciałbym, abyśmy odczytali Psalm 139 i szczególnie drugi wiersz odczytajmy. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. A więc jest podkreślone. Że Bóg zna nasze potrzeby. Jezus Chrystus znał potrzeby, ale Jego życzeniem było, aby ludzie zwracali się do Niego i aby okazali wiarę tak. No i mamy kolejne wielkie doświadczenie opisane w Ewangelii Marka, w drugim rozdziale od wiersza pierwszego po dwunasty. Jaki tam problem był, z którym Jezus Chrystus się spotkał? Więc w Ewangelii Marka, drugi rozdział, od wiersza drugiego do dwunastego, jest opisana sprawa paralityka, który był, leżał od lat chory, a którym znajomi przy, chcieli mu pomóc i przynieśli przed Chrystusa, ale niestety był taki tłum, że nie mogli się dostać. Więc dom, w którym siedział, był nieduży, więc weszli na dach, rozebrali dach i spuścili go. Przed stopy Jezusa. I Chrystus też yy, zareagował najpierw w ten sposób, że powiedział, że odpuszczają mu się grzechy. Tak. No i wszyscy, jak to usłyszeli, szczególnie ci uczeni wielcy, mówi on bluźni. Przecież jak to? On, człowiek, mówi, że mu grzechy odpuszczone są? Tylko Bóg może. Tak. No i na dowód tego, że On ma taką władzę i takie możliwości, mówi, to co łatwiej jest? Powiedzieć, odpuszczone są Twoje grzechy? Czy lepiej stań, weź łoże swoje i idź? Tak. Tam bardzo słuszną myśl podkreśloną, podkreślono, a mianowicie, że to tylko Bóg może odpuszczać grzechy. No a Jezus Chrystus, no przecież był Bogiem, który stał się człowiekiem i wykazał, że On jako istota boska, może przebaczać. Nikt z ludzi nie może przebaczać grzechów. Jedynie Jezus Chrystus, ten, który zapłacił następnie na krzyżu Golgoty za te grzechy. To jest pierwsza myśl. Proszę Julian, później Esterka jeszcze. Myślę o tym, że Jezus bardzo dziwnie zareagował. Spuszczając człowieka przez dach, zadali sobie tyle trudu, żeby Jezus go uzdrowił, a Jezus mówi. Odpuszczone są tobie grzechy, a nie uzdrawiam cię. Jezus wiedział, jakie są jego główne potrzeby. Najważniejsze. Tak. Dla niego ważniejsze było uzdrowienie duchowe, niżeli to fizyczne. I tu warto o tym pamiętać. Ludzie mogą mieć różne troski, różne zmartwienia. Niedawno byłem w szpitalu. No, Szpitalu, można by powiedzieć, gdzie jest jedna nasza siostra, która miała wypadek i strasznie cierpiała. I ona powiedziała: To nie jest najważniejsze, wszystko tak. jedno, co ze mną by się stało. Ważne, żebym ja duchowo była przygotowana na przyjście Jezusa. Tak. To jest dla wielu ludzi najważniejsza potrzeba, i dlatego warto o tym pamiętać, że nie zawsze jest ważne tylko, żeby pomóc fizycznie, ale tak. również pomóc duchowo. Tak jest. Dobrze, to jest to, co Julian powiedział, bardzo ważne. To są te największe potrzeby, ale też są inne potrzeby, chociaż te duchowe są, no, powinniśmy stawiać na pierwszym miejscu. Proszę bardzo, Esterko, co ty masz do powiedzenia? Chciałam powiedzieć to samo, mniej więcej, ale skoro było powiedziane już to, to przeczytam myśl chrześcijańskiej pisarki Ellen White. Pamiętajcie, że nawet największą opozycję możecie pokonać dzięki osobistemu zainteresowaniu ludźmi, których spotykacie. Chrystus okazywał osobiste zainteresowanie losem ludzi, gdy żył na ziemi. Dokądkolwiek się udawał, pracował jako misjonarz medyczny. My także mamy iść i czynić dobro, podobnie jak On. Zostaliśmy pouczeni, by karmić głodnych, odziewać nagich i pocieszać smut. Tak jest. To jest ta misja, którą Chrystus dokonywał i zostawił nam przykład. Tam jeszcze taka jedna myśl. Jest powiedziane, że, że tam takie tłumy były, że nie można było tam wejść. nawet dojść, oczywiście, z tym zmarłym. No i jest opisane, że jak go w końcu przed oblicze Jezusa Chrystusa przyniesiono. Nie przed niezmarłym, tylko z paralitykiem. Z paralitykiem, tak. Z paralitykiem, że przyniesiono go. To też jest pewna głęboka lekcja polega na tym, że y, mamy służyć. Czy tak myślałem, gdy to, gdy te, kolejny raz te myśli czytałem: Czy Jezus Chrystus nie mógł czegoś uczynić, no, żeby, żeby on dotarł tam przed jego oblicze, ten paralityk słusznie, i tak dalej? Nie. Jest tu również służba ludzi podkreślona. Że to, co my możemy wykonać, tak. to mamy wykonać. Natomiast przebaczanie grzechów, jak mówiliśmy, i, i inne jeszcze nadzwyczajne rzeczy, to już jest misją Jezusa Chrystusa. Proszę bardzo. Gdyby Jezus tylko pomógł temu sparaliżowanemu, uzdrowił go i nic mu nie powiedział więcej o sprawach duchowych, to cóż, pożyłby troszeczkę dłużej i tak by umarł. I może by umarł, i nigdy nie dostąpił życia wiecznego. Ale Jezus wiedział, że są też te sprawy ważniejsze. I dlatego też, jako ludzie wierzący, adwentyści, powinniśmy pamiętać, że jeśli pomagamy, to mieć stale na uwadze również, żeby w jakiś sposób też duchowo pomóc komuś tam. Ludzi, że nie jest najważniejsze to fizyczne, fizyczna pomoc czy jakaś inna taka naturalna, że ważniejsze jest zawsze życie wieczne. Jak to zrobić? Często można połączyć te dwie rzeczy. Oczywiście. To jest to najważniejsze. Jezus Chrystus bardzo bolał nad tym, że widzieli w Nim tylko tego, który uzdrawia, tego, który karmi chlebem, który pociesza, ociera łzy. To, to, to Chrystus czynił, bo chciał to czynić i również i dla nas jest to, tak jak Julian powiedział, bardzo ważne, abyśmy czynili, ale pamiętajmy o tych sprawach duchowych, które są ogromnie ważne. No i jaki był efekt tego wszystkiego, tego spotkania, tego paralityka z Jezusem Chrystusem? Co jest powiedziane? Co mu Chrystus powiedział? Owszem, powiedział mu to, co najważniejsze, przebaczone są tobie grzechy. To jako Bóg powiedział, jako ten, który miał zapłacić cenę, ale również i w tej drugiej sprawie wyszedł na spotkanie. Co jest powiedziane? Co do niego powiedział? Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Tak, wstań, wejdź łoże swoje i idź. Tak jest. Czyli został uzdrowiony. Tak, także jedna i druga służba jest tutaj bardzo istotna, ale tak było podkreślone. Bardzo często ta służba duchowa jest na pierwszym miejscu. najważniejsze. Proszę. I, i słowa Chrystusa świadczą również o tym, że dla Niego nie było problemów, czy ktoś był grzesznikiem, czy nie był grzesznikiem. Wszystkich trakowało jednakowo. I to nie przeszkadzało mu y, mówić z nimi, y, uzdrawiać ich tego, tylko że oznaczał, żeby więcej nie czynili, bo konsekwencje będą wtedy ponosić, prawda? Tak. Tragiczne będą konsekwencje. Tak jak to bardzo dobrze Julian powiedział, uzdrowienie czasowe, ale ważne, aby było uzdrowienie duchowe, który zagwarantuje nam życie Wiecznie. wieczne, no zbawienie tak. i tak dalej. Proszę że bardzo, Jezus... Taki taktowny sposób nakierowywał ludzi mhm. na tą właściwą, dobrą drogę. I to jest też naszym zadaniem, abyśmy ludzi nakierowali, wskazywali na Jezusa Chrystusa, na Jego zbawienie, na Jego ofiarę, a także wychodzili na spotkanie potrzeb. Ale pamiętali o tych głębszych potrzebach. Jedne i drugie są istotne. I teraz pomyślmy o jednym, czy popatrzmy w Piśmie Świętym, a mianowicie, czy chrześcijanie, to znaczy naśladowcy Jezusa Chrystusa, w tym pierwszym okresie zbór wczesnochrześcijański, czy oni tak czynili? A przede wszystkim, jaki mamy przykład tego, że właśnie tak czyniono? No, przykład taki najbardziej znany chyba wszystkim to jest z Dziejów Apostolskich, 9 rozdziału, tak. od wiersza 36. Nie wiem, czy przeczytać, czy. Przeczytać, przeczytać tak. tak? tak A A Wiopie była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorcas. Życie jej wypełniono było dobrymi, miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. I stało się, że w tym właśnie czasie zaniemogła i umarła. Obmyto ją i złożono w sali na piętrze. Ponieważ zaś Lidda leży blisko Jopy, uczniowie, usłyszawszy, że tam przebywa Piotr, wysłali do niego dwóch mężów z prośbą: nie zwlekaj z przyjściem do nas. Wybrał się tedy Piotr i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze i obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorka, gdy była z nimi. A Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł, Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy swoje i ujrzawszy Piotra, usiadła. A on podał jej rękę i podniósł ją, przywoławszy za świętych i wdowy, pokazał ją żywą. I rozniosło się po całej Jopie i wielu uwierzyło w Pana. Tak, czyli takie rzeczy były kontynuowane. Przez Kościół Wczesnochrześcijański czytamy, że służba dobroczynna, tabita, dorka, jest wiele ludzi potrzebujących i mamy również, no, wyjść na spotkanie. I Piotr oczywiście w tym wypadku, no, zareagował. Ja tutaj na jedną rzecz zwróciłbym uwagę, że wielu uwierzyło w Pana. Czyli to nie był czyn czyi. Piotra. Nie był czyn Piotra. Tak jest. Jeżeli Jezus, to ja Tobie mówię i tak dalej. A jeżeli chodzi o Piotra, to wielu uwierzyło w Piotra, znaczy, Jezusa. przepraszam, uwierzyło w Jezusa Chrystusa jako Pana, dlatego że na pewno Piotr podkreślał, że tych czynów dokonywać może tylko Bóg, dokonywać może Jezus Chrystus. Proszę bardzo. Pamiętam, jak kiedyś byłem w Szwajcarii, rozmawialiśmy coś na temat ewangelizacji, żeby coś robić dla innych. I pastor tamtejszy mówi: Tylko co my możemy tutaj robić dla Szwajcarów, którzy wszystko mają i niczego nie potrzebują, a na wszystko mają też pieniądze? I to jest problem. On powiedział: Ale u nas teraz wielu wyjeżdża do takich krajów biednych. Tak. Młodzież wyjeżdża ze szkół i tam pomagają tym ludziom, którzy często nie mają co jeść, czy co się, w co się ubrać, czy inne mają potrzeby. Także zawsze można znaleźć, jeśli naprawdę chce się coś zrobić dla innych. W naszym zborze mamy przy, ewidentny przykład takiej tak. właśnie pomocy, gdzie od kilku lat wyjeżdżają ochotnicy do Indii, żeby tam właśnie budować umieszczenia, budować szkoły Szanowni. dla e, dzieci i, tych, i tego. E, od zeszłego roku mamy tą samą sprawę w Afryce, prawda, w Tanzanii, gdzie również tą samą pomocą służymy. Także widzimy, że jest to bardzo konkretna rzecz. E, prawdziwe chrześcijaństwo polega na praktycznym życiu. To nie są tylko e, obrzędy, nie są tylko e, chodzenie do kościoła, studiowanie Słowa Bożego. Bóg mówi: Miłość moja jest praktyczna. Ja Wam służę na co dzień i Wy macie tak samo to czynić w stosunku do Waszych bliźnich. I to jest istota właśnie naszej wiary i naszego służenia Bogu. Tak. I dlatego też w oparciu o to, co, co powiedzieliście, co było powiedziane, a mianowicie, że mamy słuchać, a ludzie mają różne potrzeby. W tak. krajach bogatych może nie mają potrzeby. E, materialnych. Materialnych potrzeb. Pytano dzieci w takich biednych krajach, jaki jest szczyt jego marzeń. On, dziecko, odpowiedziało: Raz w życiu najesz się dosyta. Tak. To są potrzeby, ale też mówiliśmy, że są te czasem w tych bogatych krajach, to nawet więcej jest tych potrzeb, nieraz duchowych, ludzie zadowoleni z siebie i dlatego mamy interesować się ludźmi i pytać się, jakie są ich potrzeby sugerować im jest, co jest najważniejsze Esterka właśnie niedawno byliśmy znowu w tej Szwajcarii i widzieliśmy się że Szwajcaria jest drugim krajem na świecie w którym jest najwięcej samobójstw tak więc czyli oni mają materialnie dobrze ale duchowo są tam braki ludzie nie mają czasu prawdopodobnie dla swoich dzieci rodzice tak młodzi ludzie najczęściej właśnie popełniają samobójstwa. Tak, bo no, nie mają celu w życiu. Do naród, który jest pod stresem wielkim, tak jak Japończycy, prawda? prawda e, tak. Szarzy, którzy chcą dorównać pewnym standardom, które są przyjęte w danych państwach, a niestety to ich fizycznie wykańcza, prawda? I psychicznie, to jest to. Dlatego Bóg Chrystus zawsze podkreślał, pokój mu wam daje Pokój zostawiam taki, jaki świat nie może dać, prawda? Bez tego pokoju niestety ludzie nie mogą normalnie żyć. Proszę bardzo, Julian. No, to jest ciekawe, że Szwajcaria jest drugim krajem na świecie, tak. gdzie najwięcej jest samobójstw, ale w adwentyści po prostu często nie wiedzą, jak dotrzeć do tych ludzi, jak ich znaleźć, tych, którzy chcą popełnić samobójstwo. I Tutaj trzeba, i myślę, że tutaj w Polsce też musimy mieć kontakt z ludźmi, gdzieś w różnych środowiskach, pytać o ich potrzeby, bo wielu rzeczywiście woła o pomoc jakąś, ale taką duchową, żeby im pomóc, bo inaczej to odbiorą sobie życie. Tak. Więc ważne jest, żeby słuchać tych ludzi, zagadnąć, troszczyć się o to, i wtedy będziemy mogli się więcej dowiedzieć. Jak pomóc, niekoniecznie fizycznie, ale może właśnie duchowo. Tak jest i dlatego to, co jest w wypadku Jezusa Chrystusa, że on chodził, rozmawiał, pytał, koło żadnego problemu nie przeszedł obojętnie. Tak pięknie w jednej książce jest napisane, że były miejsca, gdzie ustał płacz, ustały różne problemy. Dlate, dlaczego? Bo tamtędy przechodził Jezus Chrystus i dlatego to jest potężne wezwanie do, do nas. W Ewangelii Jana możemy przeczytać, jakby można powiedzieć, taki wskaźnik uczniostwa Chrystusa, mm -hmm. jaki jest, prawda? Właśnie w Ewangelii Jana, yy, 13 rozdział, wersety 34-35 i 15-12. Przeczytam. Nowe przykazanie daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, i abyście się wzajemnie miłowali. O tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć i będziecie, prawda? A. I 12 werset rozdział 15, 15 rozdziału mówi tak samo. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Podoba mi się w tych tekstach ten wyraz wzajemnie. Abyście się wzajemnie miłowali słusznie, i tu możemy jedno też podkreślić, że nowe przykazanie daję Wam. A tak nieraz zastanawiamy się, czy możemy zadać pytanie, czy to jest nowe przykazanie? To nie było nowe przykazanie. To przykazanie, cała Biblia jest oczywiście usiana tym wszystkim, ale ludzie bardzo często zapominali o tym, i dlatego. Te, te wszystkie zasady, które były w życiu Chrystusa, które były już w Starym Testamencie, jest powiedziane, że odnowić nowe przykazanie daję wam, chociaż one, ono było... Jest wiadomo przecież, i chociaż może też nie wszyscy kojarzą, że Królestwo Boże to jest Królestwo Miłości tak. i Bóg jest miłością. I tam wszyscy, którzy tej miłości nie będą mieli, niestety no, nie będą mogli się znaleźć jako obywatele tego królestwa. Oczywiście. I to trzeba o tym pamiętać tutaj już. Tak. I nie myśleć, że kiedyś dopiero, ale dzisiaj każdego dnia mam wychodzić na spotkanie potrzeb, a motywem, który ma nas do tego prowadzić, jest miłość. Tak jak pokazał nam Jezus Chrystus, aby wszystkie Wiele rzeczy odłożyć, a przede wszystkim myśleć, jak wyjść ludziom na spotkanie. On znał potrzeby. On rozmawiał z ludźmi. On wychodził na spotkanie. I dlatego też naszym celem, naszym zadaniem jest to samo czynić. Miłować ludzi, a gdy będziemy miłować, będziemy wychodzić na spotkanie ich. Jeżeli jesteśmy chrześcijaninami, no, to mamy wzorować się na Jezusie, Chrystusie i to tym Jezusie, który dbał o potrzeby ludzkie. Jeszcze serka na zakończenie. Jezus miał, powiedzieć. Jezus miał tak. codzienny, długi kontakt ze swoim Ojcem w niebie. I dlatego był przepełniony tą dobrocią, tą miłością. I my, gdy będziemy codziennie mieli. Kontakt ze Słowem Bożym I, i będziemy się modlić, wtedy będziemy w stanie ładnie uśmiechnąć się, coś dobrego powiedzieć naszemu sąsiadowi, coś dobrego powiedzieć yy, w zboże, gdy kogoś spotkamy, naszych braci, nasze siostry, jakieś dziecko, które potrzebuje naszego zainteresowania. Ale tylko wtedy będziemy takie rzeczy mogli robić żeby, jeżeli będziemy mieli taki codzienny, bliski kontakt z Panem Jezusem. Tak i stąd będziemy czerpać Szymaj. miłość, natchnienie i wszystko. Jeszcze na pewno chcielibyśmy wiele myśli powiedzieć, są one wspaniałe. Oby, oby Pan dopomógł nam, abyśmy z Jezusa Chrystusa jako chrześcijanie brali przykład i wychodzili na spotkanie potrzeb. Ale nie martwmy się tym. E, za tydzień będziemy studiowali nową lekcję, aczkolwiek będzie to w dalszym ciągu ten podobny temat, a tematem będzie: Jezus zdobywał ludzi przez zaufanie, że ludzie mu ufali, oby również ludzie e, mogli ufać, na, e, ufać naszej misji. I abyśmy im mogli wskazywać na Jezusa Chrystusa, na zbawienie, co było podkreślone. Niech za to będzie chwała Panu. Serdecznie wszystkich zapraszamy na kolejne studium, które będzie za tydzień. I tak jak już powiedziałem, Jezus dobywał ludzi przez zaufanie. Czy tak żyjemy, tak służymy, tak pracujemy, aby ludzie mogli? No, nam ufać, abyśmy zbud zbudzali zaufanie i zgodnie z tym postępowali. Niech to będzie naszym celem życia i niech to wszystko będzie dla chwały Bożej, a przede wszystkim niech to będzie też i dla dobra ludzi, duchowe dobro i fizyczne i każde inne. Podziękujmy Panu za to w modlitwie. Panie Jezu, Ty powołałeś nas do życia, sprawiłeś, że mieliśmy odzwierciedlać Ciebie, ale niestety przez nieposłuszeństwo zatraciliśmy tą doskonałość, zatraciliśmy tą czystość i Ty, Panie, teraz chcesz przywrócić w nas to, czego nam brakuje. Ty jesteś miłością. I chcesz odnowić miłość w nas. Miłość, która będzie się objawiać na, w naszym życiu praktycznie, w stosunku do Ciebie, jako Stwórcy i Zbawiciela, oraz w stosunku do naszych bliźnich, braci, siostr, przyjaciół, znajomych i każdego człowieka. I na tym właśnie polega to Twoje Królestwo. Żeby się z Nim znaleźć, kiedy nastąpi, literalnie, spraw, Panie, abyśmy mogli teraz. Być Twoim duchowym królestwie, aby nasze charaktery, nasze myśli, czyny odzwierciedlały to, co Ty czyniłeś, kiedy byłeś tu na ziemi. Dziękujemy Ci za ten przykład, dziękujemy Ci za Twoje słowo, prowadź nas Duchem Twoim, aż przyjdziesz. Amen. 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 Serdecznie dziękuję tym wszystkim. Miłym słuchaczom, którzy wraz z nami przestudiowali ten temat, byli z nami. A szczególnie też prosimy, aby Bóg dopomógł nam, abyśmy naprawdę Jezusa Chrystusa w Jego służbie mogli naśladować dla dobra ludzi pod każdym względem. A tych potrzeb jest coraz więcej. Dziękujemy za to. I prosimy raz jeszcze do, na najbliższe, kolejne spotkanie, które będzie za tydzień. Dziękuję bardzo.